Jestem absolwentem WSB NLU i zakończyłem edukację właśnie w tej szkole w 1995 roku. Zaraz po szkole rozpocząłem własną działalność gospodarczą, która polegała na architekturze krajobrazu, a więc projektowanie, urządzanie, a później utrzymanie. Dzięki nam powstają takie wspaniałe inwestycje, jak na przykład rewaloryzacja Zamku Królewskiego w Warszawie, czy bulwary Dunikowskiego we Wrocławiu. Mamy też sporo inwestycji na Śląsku, w Krakowie, no i innych miastach. Szkoła dała mi super podstawy do tego, żeby rozwijać własną działalność gospodarczą. Szczególnie cenię sobie w tych latach 90. to, że miałem możliwość uczestniczenia w wielu wykładach amerykańskich profesorów, którzy przywieźli do nas zupełnie innowacyjną wiedzę, która była w Polsce wtedy zupełnie nieznana.